Powiat Warszawski Zachodni przygotował dzisiaj bardzo ciekawe historyczne wydarzenie. Tak, to jest kolejna edycja tego wydarzenia. Lipków związany jest z Sienkiewiczem, z naszym noblistą. Przypomnę, że jego pierwsza żona, Maria Szetkiewiczów, właśnie była córką dziedzica Lipkowa, Kazimierza Szetkiewicza. No i podobno właśnie na jej życzenie Sienkiewicz w Ogniem i Mieczem umiejscowił pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim. No i w Ogniem i Mieczem pojawiają się takie miejscowości jak Babice, Zaborów. Także to wynikało z faktu, że on tutaj był związany z tą ziemią, z tym terenem. Proszę mi powiedzieć, te wszystkie zdobienia to ręczna praca. Dokładnie tak, jest to strój szlachecki z połowy XVII wieku. Wszystko tutaj jest pracą ręczną, począwszy od szycia, przez produkcję guzów z kamieni szlachetnych, przez zaplatanie tych sznurów, które robią wiązania, czapki, częsienia, to wszystko nasi rzemieślnicy, przyjaciele, my sami, to wszystko sami robimy. A jeśli chodzi o broń, to jakiej broni używała szlachta, bo musiała się też bronić? Bronić i atakować. Taką najbardziej znaną polską bronią jest szabla oczywiście. Bardzo charakterystyczna dla polskiej szlachty szabla karabela, która przywędrowała z kupcami lwowskimi do Polski z miasta Karbala, czyli lekka, wygodna, bardzo zwinna szabla w stylu wschodnim. Druga szabla, którą tutaj mamy, to szabla czarna husarska, czyli tak zwana polsko-węgierska, ciężka, bardzo stabilna szabla, charakteryzująca się mocnymi uderzeniami w jeździe konnej. Troszeczkę charakterystyczna, troszeczkę dużo się nie mówi, bo z takim eposem tej husarii polskiej związana. Oprócz tego można u nas zobaczyć broń, o której się z kolei rzadko mówi, czyli nadziak. Broń bardzo śmiertelna. W XVII wieku więcej ludzi zginęło od tak zwanych nadziaka niż od szabli. To jeden z rodzajów tej broni. Jest to nadziak ozdobny, młotek i ten pazur, o którym wspominałem. Rodzajów nadziaku, w ogóle nadziak na początku był o wiele krótszy. Była to broń szlachecka noszona za pasem, używana często właśnie w potyczkach sejmikowo-karczemnych, gdzie było bardzo mało miejsca na użycie szabli, nie można było wyciągnąć się szabli. Nadziakiem z bliska załatwiało się przeciwnika bardzo szybko i bardzo niehumanitarnie i nieładnie. Broń zakazana przez sejm w pewnym momencie w postaci młotka z ostrym pazurem, który rozbijał zarówno zbroje, jak i obezwładniał przeciwnika uderzeniami w klatkę piersiową, czy też w głowę na przykład. Czy dzieci chętnie sięgają po lektury Henryka Sienkiewicza? Myślę, że nie tylko dzieci. Szczególnie osoby starsze, które są zainteresowane klasyką literatury, ale myślę, że poprzez te lektury, spotkania z książką, zachęcamy też młodzież. A dzieci, tak jak tu Państwo widzą na stoisku, mamy rycerzy, mamy herbarz, mamy różne pomysły na to, żeby nawet takim maluchom przybliżyć klasykę, czyli właśnie Sienkiewicza. Znajdujemy się na stoisku z monetami. Jak to wyglądało kiedyś? Z czego one w ogóle są? Z czego powstały?
To jest... Z pieniędzmi jest tak, że wszyscy chcą je mieć, a nie każdy je ma. Tutaj pokazujemy, jak monety były bite, zanim jeszcze mechanizacja zastąpiła człowieka na stanowisku pracy. Dzisiaj jednogroszówki mogą być wybijane przez maszyny w ilościach po 1000 dziennie, tak? Maszyna bez większej opieki człowieka sobie z tym poradzi. Kiedyś wszystko trzeba było zrobić ręcznie, więc taki przysłowiowy grosz z przeszłości, on był dość sporo warty. Stąd się wzięło powiedzenie, za to ci złamanego grosza nie dam, że te jednogroszówki często reprezentowały większą wartość niż była potrzeba na rynku, więc ludzie sami zaczynali sobie wyginać, łamać i płacili połówkami, ćwiartkami. Sobie tolerowano taki podział na drobne, żeby poradzić sobie przy zakupach. Monety również ważono. Tak, monety nie zawsze miały wartość pod kątem tego, że one miały pełen standard. Czasami monety miały po prostu nabitą wartość kruszcu, że po prostu z czego są złożone. Że jedna moneta jest złota i druga też jest złota, ale każda z nich miała inną wagę, więc trzeba było odpowiednio przed zakupem się przygotować i poważyć te nasze monety, jaką one tą wartość mają. Słuchaj, woźny otwać pana pod stołem pozew zeża. I ty zaraz zeżrzesz, nie zboże, jeno pozew i wszystko to odszczekasz. Na świadków was tu biorę wszystkich, dobrzy ludzie, kto wygra, tego prawda, tego prawo. Mamy jakiś puchak? Jak to sobie nie radzi? Czym jest dla pana dzisiejszy piknik historyczny? To jest na pewno powrót do przeszłości, pokazanie historii naszym dzisiejszym gościom, tak jak to było kiedyś, w XVII wieku. My jako samorząd powiatowy dbamy o to, aby pielęgnować tę pamięć historyczną i właśnie między innymi przez takie wydarzenia jak to dzisiejsze w Lipkowie staramy się to robić.